Holy shit! Po prostu jakieś 40 sekund trzeba czekać do minuty, aż się załaduje po prostu wyścig, nie? To jest błąd, który już jest od chyba dwóch edycji, bo oni są bez... Ach, to szkoda. Szkoda strzępić ryja po prostu na tą grę, naprawdę. Szkoda strzępić ryja, tylko ktoś zaraz powie, stary, po co w to grasz? No bo lubię. A że ta gra ma błędy, no to... Są one wkurzające, no ale no, jakoś to trzeba przeżyć. No nie ma nic lepszego w tym momencie. Nie ma konkurencji. Chociaż bardzo bym chciał, żeby stracili licencję już. Bardzo długo mają licencję. Oni mają licencję od 2009 czy 10 roku. To patrz ile lat. Już by ktoś mógł po prostu tą licencję przejąć. Ktoś inny mógłby tą grę wydawać na licencję. Na pewno byłaby lepsza, bo oni się już nie rozwijają. Oni się już nie rozwijają od 2018-19 roku, no coś takiego. Mi się wydaje, że te wszystkie F1 to taki odgrzewany kotel, tak samo jak te FIFA. 2020 jest odgrzewany kotel, totalnie. W Australii żyje ponad 750 tysięcy gatunków gadów. No, fajna informacja, ale komu to jest potrzebne w F1? Na co to komu? F1 taka informacja? No, taką tam zarzucili, nie? Zajebiste, nie? No bo ja teraz w Australii jadę, nie? Kangury, te sprawy, nie? Słabe miejsce, że tak powiem, no ale trudno, trzeba sobie będzie jakoś poradzić. Jeszcze przed malowaniem poprawionym, bo nagrywam to przed patchem kolejnym, trzecim, w którym poprawię malowanie Ferrari, ale ten odcinek będzie wlatywał... O matko. Koniec lipca chyba dopiero. Jak dobrze pójdzie. To gdzieś koniec lipca wleci ten materiał. No i w końcu udało mi się zmienić też to okrążenie formujące. O, wszyscy na mediumach startują, zarobiście. Pierre Gasly 10, o nie. Nasz teammate może nam dupę skopać. Kopię ci dupę. La. Przecież ile ten Kingdom Rivelands, Delic Rivelands idzie przejść? 20 godzin? 25? 30? Wiesz co, zależy jak grasz, zależy jak tempo, ale tak średnio myślę to... O, tam 20 fabuła się zmieści. Czyli bym musiał po prostu odpalać gry i grać długie live, no bo to takie tytuły. Kurde. No ale poradzić sobie, nie? Spoko. Maciuś testuje dzisiaj Discorda konsolowego. Da się ogarnąć. Dobra, ja za dwoma parę minut. Spoko. Ja tymczasem tutaj spróbuję w ogóle się zbliżyć poniekąd. O, tam był lock-up był. Bardzo dobrze. To już sytuacja trochę jest bardziej rozwiązana dla nas. Przynajmniej lepiej to wypada na razie, bo... Mamy już przynajmniej lepszą pozycję od naszego teammate'a, chociaż to tylko o jedno oczko wyżej. A spróbujemy tutaj coś podgonić. Uwaga! Goodbye. No, ładnie. No to teraz trzeba troszkę sobie tutaj baterii odrobić. Tutaj na tych zakrętach Tsunoda bliziutko i to bardzo bliziutko.
To my się bałem, że Tsunoda mi tutaj gonga wywali. Nawet nie. No, miejsce faktycznie nie było zbyt ciekawe, zbyt dobre, jeżeli chodzi o start w tym wyścigu, ale już teraz po starcie jest całkiem przyjemnie. Tylko mówię, no musimy tutaj sobie ładować tą baterię, bo kurczę, powiem wam, nieciekawie to wygląda. I z przodu już uciekają, chociaż jeszcze jest nie najgorzej, bo jeszcze ich mamy w zasięgu. Trochę tak ten bolid się znowu topornie tutaj prowadzi. Słabo też z tymi upgrade'ami, nie bardzo te upgrade'y chcą wchodzić. Dużo upgrade'ów właśnie w ogóle, że tak powiem, nie wlazło. Zastanawiam się, dlaczego nie wlazło. Mówię, sezon totalnie przejściowy, sezon totalnie eksperymentalny, jeżeli chodzi o F1 w tym momencie. No, Alpina już trochę skoczyła wyżej tej klasyfikacji konstruktorów, już nie jest najgorsza. W chwili obecnej najgorszy jest KIK Sauber, więc na przestrzeni tego sezonu, też po tych aktualizacjach, które nam wprowadzą twórcy, no to Alpina trochę wyżej pójdzie. Natomiast no, nie jest to też jakby nie wiadomo jak mocny strzał, jeżeli chodzi o zestawienie najlepszych bolidów. No ale zobaczymy, czym będziemy jeździć w sezonie drugim, w sezonie trzecim. Pierwszy sezon to było F2, teraz jest sezon drugi F1, więc już w trzecim sezonie. Spinanie zakrętów. Musiałbym sobie troszkę naładować tej baterii. Ojojoj, Lokapik Sańca. Dla nas oczywiście z korzyścią. Boty popełniają te błędy. Spore ich popełniają. Teraz znowu bym nawet powiedział, że chyba jest zbyt mocno podkręcony ten współczynnik wykonywania błędów przez boty. Jak wspominałem, już będzie nowy patch kolejny, w którym poprawią malowanie Ferrari. Dadzą malowanie HP. O, ile tutaj trochę wyjechałem, mamy tej baterii. No, się tu dosyć mocno broni, ale myślę, że damy radę. No i daliśmy radę. O. Issue Sainca. Żółta flaga. Alfa Tauri. No to wygląda, że Alfa Tauri. Weźmiemy sobie baterię, już zwiększymy. Ajajaj, tutaj już Fernando Alonso. Zmieścimy się, dobra. Bardzo potężna walka z Alonso. No ale to też są dla nas punkty. Znowu lock-up Leclerca tym razem. I to na tym zakręcie. Więc tutaj jest jakiś problem. No ja też widzę, mam znowu problem z paliwem. Tego paliwa po prostu jest zbyt mało. Kevin Magnussen odpada z rywalizacji. W porządku. My mamy problem niestety z paliwem. Troszeczkę się tu będę posiłkował jednak baterią. Bo Alonso jest naprawdę blisko. No, całą baterię praktycznie zużyłem. Jest kiepska sprawa w tym momencie. Nawet tam z przodu już ponad, no niecałe, no dwie sekundy już, także kiepko. No, tutaj mamy, ciężko mi też zobaczyć, na których sekcjach najlepiej jest po prostu tą baterię ładować. W którym sektorze najlepiej to robić? W trzecim, drugim, pierwszym? Nie wiem, w każdym razie tutaj na pewno Alonso znowu nas wyprzedzi, no tak średnio z tą moją baterią. Nie będę go blokował. Myślę, że tu się zmieścimy. No, tak bardzo ofiarnie. Mega ofiarnie bym powiedział. I znowu tutaj coś się tu podziało. Oho, okej, tu jest chyba Magnussen. Ja tymczasem tutaj sobie będę tą baterię ładował. To, że właściwie pierwszym wjeżdżając już na sektor drugi, trochę tej baterii się naładowało, więc już możemy sobie zwiększyć.
Próbujemy na tej baterii tutaj się wybronić od lap. Ścinam. No, uciekłem. Teraz znowu trzeba tą baterię naładować. Bo jest kiepskawo. Piąte okrążenie. 20 okrążeń. Sporo. Sporo. Okay. Alonso. Ziutko jest. Będzie atakował. Nic mi to nie dało. Sobie zaraz tą baterię prawdopodobnie jeszcze będę tutaj. Znowu lock-up. Oni tutaj cały czas robią lock-upa na tym zakręcie. Czy tutaj jest jakiś błąd gry? Ewidentnie, bo to jest niemożliwością, żeby za każdym razem ktoś tam robił lock-up. I to jeszcze kierowca Ferrari przede mną, nie? Dziwne to jest naprawdę. Nietypowe takie. Ciężko mi się będzie obronić tutaj. Przed Alonso. No i tylko że tutaj są te zakręty, które jeszcze mogę skontrować jako tako. Już tak zrobiłem. Kurczę, te paliwo, dramat. Jest strasznie z tym paliwem, naprawdę, to ja nie wiem. Obawiam się, że tego paliwa mi tu braknie po prostu, nie? No bo problem z paliwem. Ciekawie to wygląda. My hot lapa możemy trochę przyspieszyć. Sobie znowu troszeczkę tej baterii odbudujemy. Ale za blisko. No i tu jest ta sekcja, gdzie ewidentnie możemy sobie naładować akumulatorki. Więc z tym paliwem. And gap to the car in front. 5.8 seconds. Tak szeroko tu pocisk. O jest. Już musimy Alon zagonić w tym momencie. Jeszcze DRS-a ma. Dramat, ale myślę, że damy radę. No i daliśmy radę. No musiałem się tutaj wybronić jakkolwiek. Tylko, że teraz Alonso będzie znowu miał okazję nas tutaj przeatakować. Ładowaniu. Kiedy ja w ogóle mam zjechać? 9-16 okrążenie. Okej, okay, to całkiem nie najgorzej. Hot lapa. Spróbujemy trochę uciec. No nie dało to za wiele, żeby uciec Alonso, bo tak na dupsku nam siedzi. Próbujemy sobie naładować znowu baterię. No, te paliwo to jest naprawdę dramat. No, bo mnie to ściągnęło i uderzenie było. Ale dupa zbita z Alonso, taka walka. Ale my się tu z nim pierzemy równo. Co ja mam tu zrobić? Utrzymać co koniec paliwa powyżej 15. Nie ma szans, żeby to zrobić. Nie ma szans, żeby to zrobić. To zadanie jest niewykonalne raczej. Ale walka niezła z Alonso. Kiedyś tam gdzieś się też z nim pojedynkowałem w poprzednim F1 na jakimś jednym torze. Nie pamiętam na którym, ale było grubo. Było bardzo grubo.
No i boksujemy na tym lapie. Zjeżdżamy z 9 na 10 i będzie boksik. Jestem po prostu ciekaw, jak mi się to uda utrzymać. Dla szeroko. Zmieniamy te błędy, bo te opony też już, ale tu się tak w miarę równomiernie zużywają. Nie ma dużego problemu. Ok, ale on to jakby odpuścił. To możemy... Jestem. Wow, żeś mnie wystraszył. Holy shit. Nie tykaj, maleńki. Ja się wystraszyłem, Andrzejku. Tykaj, cholera. Kupiony na bitce, walce, a tu nagle... Wystraszyłeś się? No. Ja się wystraszyłem. Były poważne walki, kurde. Poważne walki, powiadasz? No już połowa wyścigu przejechana, także wiesz, gitarka, nie? Teraz będę drugą połowę śmigał. F1, bijacz. Teraz będę drugą połowę... Miano opon, Andrzejku. Stop te sprawy. Trzymają mnie? No ale panowie, no co wy? Straciłem miejsce? No oczywiście, że straciłem. Nawet dwa miejsca straciłem. Dwa miejsca stracone. Niewiarygodne. Trzeba będzie nadrobić jakoś, może się uda. Nie mędy, no. Ale to i tak jest pikuś, bo mamy problem z paliwem. Paliwa brak? No. To niedobrze. Paliwa, ale widzę, że oni mi też uciekają, także kurde, lipa. Lipton Ice Stick. Ice Stick. Faktycznie nie mam... Się jeszcze trochę kurwa. Kłukli się tu trochę jeszcze, panowie. Ja pierdolę, jednego kamienia mi zabrakło, żebyś kurwa. Pierdolę. Martin zespoł jest w boksie. Pierre is the pit. Pierre Gasly. Wolałem Pierre'a Gasly'ego niż szczura Ocona. No nic, kurde. Co to wygląda? Dało się. O, blisko, blisko Alonso. Tylko tu czmykniemy. No, zlokapował. No jest błąd ewidentnie. Jest błąd w tej grze. Jest błąd. Boty po prostu lokapują na jednym zakręcie. Teraz znowu to samo było, nie wiem, pod presją po prostu, kurwa, blokują koła, nie? Oj Boże, te Codemasters, to jest naprawdę, co to jest za tytuł? Coś naprawią, coś spierdolą i tak w kółko. Tak to jest, no. No tak, taka jest, ja wiem, coś... Jakieś błędy wyeliminują, a wprowadzą nowe, nie? Tak to czasem jest, panie Arecz. Patola to jest, moim zdaniem. Logi. No tak. Jeszcze jak? Teraz to okrążenie. Hot laps, bitch. Jedno miejsce na pit stopach stracone. Bym powiedział. Najgorzej. Mogłoby zawsze gorzej. Owszem. Dobra, Marian, opowiadaj o Kalisto Protocol. Pociągnij temat, bo już przeszłeś dodatek, przeszedłeś fabułę zwykłą, podstawową. Więc możesz się wypowiedzieć. Mam nadzieję, że się powiesz coś. Powiesz ciekawego. Porównajko do Dead Space'a. Powiem tak. Generalnie. Dobra gierka, bardzo dobra graficznie,
No, fabularnie jakoś tam to się łączy, ale słabo napisane postacie i bardzo mała różnorodność wrogów, nie? No. A dodatek, według mnie, bardzo taki słabiaczek. No może przeciętnak, nie? Przeciętnak. To jest dobre określenie, chociaż powiem ci, że zakończenie bardzo mocne i zaskakujące, nie? No, to tak. Ale tak jak ja wyrwałem podstawkę za 5 dyszek i dodatek za 2 dyszki, to myślę, że warto, nie? No, dobra cena. Jo. Właściwie 70 zł za Complete Edition tak naprawdę, no. No tak. Tak wyszło, nie? 7 dyszek. Za kompletną. Kompletną Edition. Dobra, ale co, Dead Space lepszy? Remake? Ty remake'a przechodziłeś, tak, nie? Tak, na Game Passie. Powiem ci tak. Dead Space to Dead Space, no nie? Tu już jest, wiesz, długoletnia marka, mogę tak powiedzieć? Chyba no, mogę, tak? Tak, no jasne. I ten, generalnie Kalisto, czuć w nim, słuchaj, takiego ducha, może nie ducha, ale klimat Dead Space, ale duch w ogóle inny jest, nie? To jest ta sama gra jakby w podobnych klimatach, ale jednak to nie jest to samo do końca, nie? Także ja grając to nie czułem, że to jest Dead Space, nie? No, bo to Dead Space nie jest. Nie. Naleciałości Dead Space'a, ale to i tak. To nie jest to. No nie, to nic. Ten tytuł właśnie. Dobra, już koniec tego From Shadows. Koniec? Nie, wkurwiłem się. Czemu? Jestem się, kurwa, gra się to bywa. Cały czas, powiadasz. Ty. Telefon. Trzeba. Trzeba? Tak. On się nie nagra, Andrzejku. On się nie nagra. O nie. Sezon długi, 24 wyścigi. Bardzo dużo. Tutaj TF1, dawaj klikonką. Nie, F1 jest nagrywane, to klikonką będzie streamowane. To jest różnica, nie? I Marianie. Nic tu chyba już nie ugram w tym wyścigu. Jestem szósty jestem i 5 sekund straty do piątego, to raczej tu już nic się nie podzieje, nic kompletnie. No raczej nie. Tak stabilnie do mety, dojechać, punkty zdobyć. Elo Bambino. Elo Bambino. Really good job, my friend. Yes, yes, of course. King delivering. Co będziemy robić, Maciusiu, w sierpniu na Ostródzie, powiedz? Będziemy spożywać alkohol. Ale co oprócz spożywania alkoholu? Będziemy spożywać kebaba. A co oprócz spożywania kebaba? Oprócz tego wszystkiego? Będziemy spacerować, robić tripy, urbeksy. Holy shit. Po piastach. Czyli mój kanał będzie przeżywał odmłodzenie. Drugą młodość. Tak. No, ciekawie. Ale to wszystko w sierpniu. Tak jest. Musi być. Wszystko w sierpniu. Oczywiście testy jedzeniowe na kanale tak sobie jem. A reszta tak sobie wpierdam. Filmików na kanale tak sobie gram. Tak jest. Tak będzie. Jeszcze jak? Jak? Musi być.
Jademy. Hehehe, 210 malina. Hehehe, firmowe paliwo. Hehehe, firmowy samochód. No fucking shit. Dobra, przeżyłem, a już myślałem, że będzie kukulele. Już myślałem, że będzie makembe. Mbappe, ale na szczęście udało się uciec od ściany i nie ma makembe ani Mbappe. Pytanie, czy ten bolid wytrzyma do końca wyścigu i znowu mu silni nie wypierdali, tak jak w pierwszym wyścigu, nie? Jeszcze jak? Ja. Bo już w pierwszym wyścigu silnik poszedł papa. Były takie dobre punkty. Także pierwsze miejsce było. No ale gra stwierdziła, że nie. I chuj. I cześć. Bombki strzelił i po wyścigu. Punktów zero. Lipa. Lipa lepa. Pale Kingdom Coma. Nie, Maciuś, nie rób tego. Maciuś, nie. Verstappen mnie goni. Verstappen się cały czas zbliża. Ja pierdolę, będę miał pod koniec wyścigu potężną walkę z Holendrem. Trzeba go będzie zepchnąć jak Hamiltona. Będzie najlepsze wyjście. Tak. Pisz? Tak zrobimy. Jaja na patyku. No, Maciej ziewający znowu, ten standard. Standardzik, pana areczka, co? Jedzie tylko i ziewa, nic więcej. Nie robi, nie? No. Ale gorąco się znowu robiło, jest to mieszkanie jest tragiczne, tak. Kurwa. A u mnie to zimno, stary, jest deszczowo po chmurnie. Fajnie, bo jest gorąco. Ciepło jest. Kurwa. Stapem coraz bliżej. Tak to jest. Znaczy się jak? Właśnie tak, a nie inaczej. To się zgadza. Muszę sobie baterię naładować, bo tu będzie walka. Walka z latającym latającym Holendrem. No i latający Holender właśnie już się dobiera mi do ducka. Zabił mnie chłop, który nazywa się Sexy Popopek. Sexy Popopek, to ten, to Popek. Popek. Tak, suwczarkiem, nie? Popuś się odwalił. Jest możliwe, że ten Holender mnie tak szybko dogonił. Fuck. What the fuck, co to nie, było? Nie, będzie walka. Najpierw była walka z Alonso, teraz będzie walka z Verstappenem. Pana o szóste miejsce. Trzeba walczyć, trzeba zbierać punkty, nie ma tak. Nie ma to tamto, nie? No, nie dał rady. Trochę baterią oczywiście tutaj poratowałem. O ty chuju, ty. Nic. Ej! Trzeba tak robić. Jak? No, że baterią się ratujesz. Dobrze, ja się z tym zgadzam. A, ty mówiłeś do NPC-ta, dobra. A co myślałeś do ciebie? No tak, że się baterią ratuje. A co ty? Do ciebie, arecz. To zamęta społeczna. Widzicie? Widzicie, jak mnie chce wykończyć? Jak mnie chce wykończyć ten człowiek? Chyba, ja nie wiem, stary, co się dzieje tutaj. Ale w takich grach jak na przykład... Machasz mieczykiem. Tak, w takich grach jak na przykład... Czego nie rozumiesz? W takich grach jak na przykład Chivalry 2, nie? I to jest typowy, wiesz, no multik, no nie? Dodawać stary friendly fire, to jest głupota, nie? No na pewno.
No normalnie, ciachasz wrogów, to ciachasz też swoich, jak jest jakaś taka bitka w zwarciu, nie? Nie, to beznadzieja faktycznie. Ale to znaczy się tak bardzo, bardzo realistycznie widzę, nie? Jak ty widzisz to? No, wydaje mi się, że powinna być opcja wyłączenia tego albo zostawienia, dać wybór po prostu, nie? Tak, tak, ale nie, chodzi mi jak widzisz ten, rozgrywkę, bo mówisz, że widzisz jak to wygląda. No nie widzę jak to wygląda, jak mam widzieć jak to wygląda, jak ja gram w B1? Bo mówisz, że no to takie i tak i opowiadasz, to stary. No co ci chodzi? Wiesz, ja gram w B1, no co ty chcesz? Ja teraz z Verstappenem walczę. Ale mówisz tak, jakbyś widział, jak ta gra wygląda, a nie grałeś. Ja nie wiem, jak ona wygląda. Spytam się, czy ty patrzysz teraz, czy jakoś, nie wiem. Nie, no patrzę na swoją grę, F1 lecę. Aha. Ostatnie okrążenie mam. Aha. Pozdrawiam. To se pogadali. Nie, nie, stary, nie. Nie, ma, nie mam paliwa, no! No, koniec, po paliwie. Koniec rozgrywki? Koniec, po paliwie. Straciłem to miejsce. Verstappen mnie wyprzedził, ale myślę, że dojadę na siódmym, bo te przewagi mam nad tymi z tyłu, ale ja pierdzielę ty. W połowie wyścigu, w połowie trasy, w połowie okrążenia, o tak prawidłowo powiedzieć, w połowie okrążenia brakło paliwa i koniec. Moc spadła i elo. No trudno, ale jest siódme miejsce. To jest dobre miejsce. To jest sukces, panie. Dobre miejsce. Tak musiało być, proszę pana. Tak się musiało skończyć. Wszystko przez Maciusia. Przeze mnie, oczywiście. Nie, bo pierdzielski wiadomo o czym. Dawaj, kick to koma. Widzicie, to jest właśnie ofiara narkotyku fentanyl, tylko że u niego działa to inaczej, bo generalnie ten fentanyl wywołuje tryb zombie u ludzi, a u Maciusia jest krzyczenie i wypowiadanie słowa dawaj Kingdom Come. A jeszcze szyderco psychiczny śmiech. I wiecie, Maciuś, nie bierz tego, bo to jest silne uzależniające. Dobno. Dobrze, posłucham. Pięciokrotnie silniejsze niż chyba heroina, z tego co słyszałem. Dobrze wiedzieć. ZW? ZW. Tak. Mamy pierwszy wyścig, w którym brakło mi Beny, bo sobie za mało Beny wlałem. Pierdziele. No ale jakieś punkty są. Widzę, że jest wygrana z McLarena i wyjątkowo Sergio Perez Ogur na miejscu drugim. Niewiarygodne rzeczy w tym jednym się dzieją, nie? Perez ostatnio nic nie wygrywa. Tak w ogóle. Tak nie powinno być w ogóle. A with that we wrap up another weekend of motorsport action. But with more races lined up, be sure to join us when we come back with more Formula 1. No nic, byłoby 8 punktów, ale jest 6 punktów, bo brakło mi Beny. Norris pierwszy, Perez drugi, trzeci Piastri, Leclerc czwarty, piąty Hamilton, szósty Verstappen, na siódmym, ósmy Sainz, dziewiąty Alonso, dziesiąty Daniel Ricciardo, Lance Stroll, jedenasty, dwunasty Hulkenberg, Piastri, trzynasty, to mnie cieszy. Czternasty Sergeant, piętnasty Bottas, szesnasty Tsunoda, siedemnasty Russell, osiemnasty Zhou Guanyu, dziewiętnasty Albon i DNF-y. Klasyfikacja, słuchajcie moi drodzy, no, przed Gaslym. Właściwie to Alonso dalej pierwszy, 52 punkty, Verstappen drugi 45, Norris trzeci 40, czwarty Piastri 35, potem dwa Mercedesy 24-22, ex aequo z Leclerciem. Właściwie nie, trzech kierowców ma po 22 punkty, 18 punktów ma Sergio Perez na 9, my mamy punktów 14 na 10 po trzech wyścigach. Gasly jest 11, 6 punktów, Stroll 12, 2 punkty, Tsunoda 13, 1 punkt, Bottas 14, 1 punkt, Ricciardo 15, 1 punkt. I tutaj mamy zeroweczki konstruktorka, oczywiście mamy gigantyczną przewagę nad słabszymi zespołami. McLaren 75, Red Bull drugi 63, trzeci Aston Martin 54, czwarty Mercedes 46, piąte Ferrari 44, my mamy na szóstym miejscu równe 20 punktów. Visa Cash Up RP 7 2 punkty i Kicksauber 8 1,
Williams Haas po zerówce. Tyle w temacie. Także dziękuję za oglądanie, moi drodzy, tego szalonego wyścigu w Australii. Do zobaczenia na kolejnym materiale. Jo, trzymajcie się. Nagramy sobie tajne spotkanie, moi drodzy. Po trzech wyścigach dostaliśmy możliwość tajnego spotkania, czyli negocjacji z nowym zespołem. Kto to jest? Williams. No raczej nie będę, tak powiem, zainteresowany Williamsem. Pozycja konstruktorów 9. My jesteśmy na miejscu 6. Punkty konstruktorów 0. Ja mamy tych punktów 20. Podziękujemy. Odrzucimy ofertę Williamsa. Totalnie Williams mnie nie interesuje. The team are pleased that you've declined that meeting. Gold star, brownie points, etc., etc. I guess we'll see if anything else more exciting comes calling, but let's focus on our current seat for now. No właśnie. Odrzuciliśmy słabszą dla nas propozycję, nie było sensu dalej negocjować. Zobaczymy, co przyniesie nam ten sezon. Celujemy raczej w zespół, który jest wyżej od nas w klasyfikacji konstruktorów, jeżeli chodzi o sezon drugi. Także tyle z negocjacji.